Zespół stresu pourazowego, znany także jako PTSD, może być wynikiem fizycznego uszkodzenia mózgu, a nie tylko efektem psychicznym. Tak twierdzi amerykański neuropatolog Daniel Pearl, który od 40 lat bada ludzkie mózgi. Podczas sekcji zmarłych weteranów odkrył liczne mikroblizny, które tworzą coś w rodzaju nalotu na tkance mózgowej. Od czasów I wojny światowej żołnierze doświadczają licznych eksplozji. Wybuchają pociski artyleryjskie, moździerzowe, bomby. Wpływ eksplozji na ludzki organizm nadal nie został dogłębnie zbadany. Szczególnie mało wiemy o tym, co dzieje się z mózgiem. Wstrząśnienie to tylko jedno z następstw. Już na początku ubiegłego wieku pojawiła się nazwa shell shock. Badania prowadzono w czasie wojny w Wietnamie czy wojen na Bałkanach. Naukowcy podejrzewali, że uraz psychiczny nie wyjaśnia wszystkich objawów PTSD, utraty pamięci, kłopotów z uczeniem się i wielu, wielu innych. Nie wyjaśnia podobnych objawów u antyterrorystów wysadzających drzwi, którzy nie uczestniczyli w walkach, ale są narażeni na liczne eksplozje. Czy badania Daniela Pearla będą przełomem? Może pojawią się nowe leki, które pomogą weteranom, zmniejszą liczbę samobójstw i nieszczęść dotykających tych ludzi po zakończeniu służby. Może pomogą też chorym na Alzheimera i inne podobne dolegliwości.